Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Litwą w Kownie 0-2 i ja bym tutaj specjalnie się nad tym wynikiem nie pochylał. Ja w ogóle sobie obiecywałem nie komentować wyników reprezentacji Polski w tych meczach towarzyskich do Euro 2012, bo sam wynik tutaj nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Bronienie tego wyniku, kiedy wygrywamy, piętnowałem sytuacje, w których trener Franciszek Smuda nie dokonywał zmian, nie sprawdzał zawodników. Na, nie wiem, 11 minut wpuszczał Rogera w poprzednich spotkaniach. Nie gramy w tym momencie o wyniki. Chcemy, żeby ta drużyna była budowana na turniej. Zgadzam się tu ze Zbigniewem Bońkiem, że nad stylem, nad charakterem tej drużyny, nad tym, jak skład będzie wyglądał, to dopiero będziemy się zastanawiać w kwietniu 2012 roku, kiedy się rozejrzymy wkoło i zobaczymy, kto gra w klubach, a kto nie gra. Natomiast na pewno warto popatrzeć na to, jak grała drużyna w Kownie i właściwie zobaczyliśmy to samo, co wiemy już o tej drużynie, drużynie Smudy od miesięcy, czyli że z przodu jest całkiem nieźle. Mimo że nie strzeliliśmy goli, to zabrakło skuteczności, ale widać, że Robert Lewandowski to jest zawodnik, z którym można jechać na taki turniej jak Euro 2012, że mamy świetnych ofensywnych zawodników, nawet jeśli Kuba Błaszczykowski czy Ludowik Obraniak zawiedli w tym spotkaniu, to znaczy nie byli, zawiedli w znaczeniu, że nie byli takimi liderami, jakimi chcielibyśmy być, czy przemęczeni sezonem, czy zdekoncentrowani tym, co działo się na trybunach. Akurat Kuba Błaszczykowski widział, co się dzieje, komentował to, no to rozumiem, że mogło go to trochę odciągnąć od tego, co się działo na murawie. Natomiast świetne zmiany dali, zwłaszcza Kamil Grosicki, te jego rajdy, mógł strzelić gola, no po prostu zabrakło odrobinę szczęścia, piłka tam w piachu stanęła na linii bramkowej, zupełnie jak w meczu Bayernu z Interem, ale sytuację tworzyliśmy, nie potrafiliśmy ich wykorzystać i co gorsza, i co wiemy też już od miesięcy, ta drużyna ma olbrzymie problemy z defensywą. Nie ma środkowych obrońców, o ile jeszcze ci boczni, Łukasz Piszczek na dobrym bundesligowym poziomie, nawet całkiem nieźle, Maciej Sadlok na lewej stronie, ciągle nie wiadomo, czy i kiedy wyleczy się Sebastian Benisz. Dobrze wiedzieć, że w razie czego można tam stawiać Sadloka, natomiast Arkadiusz Głowacki i Kamil Glik nie są to stoperzy, których chciałbym widzieć na Euro 2012 przed naszym bramkarzem. Kto by nim nie był, na pewno nim nie będzie Małkowski, który no, jak na debiut miał prawo być rozedrgany, chociaż Wojciech Szczęsny w swoich debiutach, czy z Premier League z Manchesterem United, czy w Lidze Mistrzów z Barceloną rozedrgany nie był i miejmy nadzieję, że on się wyleczy, podobnie jak inni nasi internacjonałowie, nie wiem, Łukasz Fabiański czy Tomasz Kuszczak w nowym, dobrym klubie, w którym będzie grał na co dzień. W ogóle takie spotkanie jak to w Kownie i to z Grecją za chwilę pokazało, jak bardzo źle się stało, że doszło do tego konfliktu Smudy z Arturem Borucem, jak bardzo przydałby się w bramce ktoś taki jak Boruc, kiedy nie ma Fabiańskiego czy Szczęsnego. No ale to jest, boję się, konflikt nie do rozwiązania dla nas. I jak mówię, no, wypada tylko wypatrywać powołania pierwszego Manuela Arboledy, bo naprawdę boję się, że Głowacki na lidera defensywy się jednak nie nadaje i to jest błąd, jakby upatrywanie w nim filaru naszej obrony. Ale właśnie, z tym jest ciekawa sprawa, bo za chwilę gramy z Grecją, już nie na piachu, który był tak samo niewygodny dla obu drużyn. Pamiętajmy, że w ogóle ten mecz trzeba jeszcze brać poprawkę, że nie zagrali czołowi Litwini, bo szykują się na mecz z Hiszpanią, więc można się było spodziewać, że no, będą się trochę oszczędzali z Polską i rzeczywiście trener najlepszych oszczędził, a gra reprezentacji Polski była wreszcie dobra, ofensywna i dominowała dominująca dopiero w momencie, kiedy już Litwini wprowadzili tych głębokich rezerwowych. A teraz zagramy z Grecją w ciepłych warunkach atmosferycznych na jakiejś pięknej zielonej murawie i ciekawe będzie, że, bo mecz ten jest pożegnaniem Michała Żewłakowa, Marcina Żewłakowa, właśnie tam, gdzie odnosił największe sukcesy w swojej piłkarskiej karierze, gdzie grał w Lidze Mistrzów. On na pewno w tym spotkaniu da z siebie wszystko, w swoim ostatnim dla kadry. I co będzie, jak się okaże, że jest, grając na środku obrony, o wiele lepszy od tych zawodników, których teraz ustawia tam Smuda. Jak wiemy, no ma to być jego ostatni mecz. W dodatku jest to mecz ostatni, bo no, razem z Borucem miał nieszczęście wziąć udział w tym alkoholowym incydencie na pokładzie samolotu i Smuda jest do niego tak samo zrażony, jak i do Boruca, no ale po prostu temu daje zagrać ostatni raz w reprezentacji. Czy przypadkiem, jeśli się okaże, że to Żewłakow zagra jak profesor, czy nie będziemy go z tego z tej emerytury w pośpiechu ściągać mimo wieku zaawansowanego, to jednak jest to bardzo, bardzo doświadczony zawodnik, który w lidze tureckiej gra na co dzień, czuje się świetnie i kto wie, czy on ze swoim właśnie tym wielkim doświadczeniem, ze swoją charyzmą chyba największą z tych piłkarzy, którzy są na boisku, a pamiętajmy, że już opaskę oddał wcześniej, kiedy jeszcze grał Kubie Błaszczykowskiemu, czy ktoś taki, aby na pewno powinien się z tą kadrą rozstawać na zawsze. Strasznie jestem ciekawy tego meczu z Grekami i występu Żewłakowa.